Szanowni Państwo, Rada Miejska w Olsztynie uchwała... Sesję rozpoczął pan Zdzisław Wójtowicz, który powitał licznie przybyłych gości oraz przypomniał główną przyczynę spotkania, mianowicie uchwałę z 27 listopada, która nadała odznaczenie zasłużonym dla ziemi wołsztyńskiej, to znaczy pani Apolonii Weiss oraz panu Romanowi Olszewskiemu. Przed wręczeniem wyróżnienia przypomniano sylwetki odznaczonych. Pani Apolonia Weiss swoją społeczną pracę rozpoczęła w krucjacie eucharystycznej jeszcze przed II wojną światową, w latach 1932-39. Po wojnie działalność swoją kontynuowała do 1949 roku, do chwili rozwiązania organizacji przez władze państwowe. Była reżyserką licznych przedstawień teatralnych, jasełek, programów artystycznych. Organizowała wycieczki dla wołsztyńskich dzieci, wspierała sierocińce. Pan Roman Olszewski od 1925 roku działał również po wojnie w Kole Śpiewczym Lutnia. Był naczelnikiem młodzieży i kierownikiem oddziału piłki nożnej Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Pisywał do orędownika na powiat wołsztyński, do Kuriera Poznańskiego, a od 1990 roku do Głosu Wołsztyńskiego. Na ostatniej przedwojennej sesji miasta wybrany został na radnego. Wreszcie brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Tym oto wyróżnionym osobom burmistrz miasta, pan Jan Koziołek, wręczył w podzięce za społeczny trud kwiaty i chwalebne odznaczenia, zasłużone dla ziemi wołsztyńskiej. Nastąpiły chwile wzajemnych podziękowań, chwile wzruszenia, chwile wspomnień. W części już mniej oficjalnej radni oraz zaproszeni goście przełamali się opłatkiem, a kolędy i część artystyczną przedstawiły dzieci ze szkoły podstawowej w Świętnie.